Cześć, siemaneczko, z tej strony Dino i witam was w kolejnym odcinku serii Być jak Horngacher. Jest to już piąty odcinek z tej serii. I jak wiecie, po ostatnim odcinku naprawdę fantastyczna sytuacja w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. W pierwszej szóstce mamy aż pięciu Polaków i Kamil Stoch jest liderem Pucharu Świata, aczkolwiek jest tutaj ścisko w miejscach od 1 do 7. No i co, przechodzimy do pierwszego konkursu, bodajże skaczemy w Kusamo. Witam was w Kusamo, informacje o skoczni. Wielkość skoczni 142 metry, punkt K 120 metrów. I wartość 1 metra 1,8 punkta za metr. Skaczemy w Finlandii, drugi kurs będzie bodajże w Lahti, a kwalifikacje zaczyna Jernej Damian. Ok, prowadzi Markus Eisenbichler z Niemiec. Tak, nie lubię Eisenbichlera osobiście. Jest to jeden z niewielu skoczków, których nie lubię. Hoppinger drugi, trzeci Freund, 168,5 metra skoczył. Niemiec, trzeba skoczyć 140 metrów, żeby go pokonać. Lubię skakać w Kusamo, bardzo fajna skocznia, fajnie się lata, aczkolwiek teraz zepsułem wyjście z progu, spóźniłem i upadłem. Dobrze, że mamy wszystkich Polaków w konkursie, bo byłoby nieciekawie teraz. Maciek pod upadł, teraz Jan Ziobro. On już lepiej. I tutaj właśnie będzie to fajne ciągnięcie skoku, aczkolwiek teraz słabiutko Janek, 32 miejsce dopiero. No w konkursie trzeba będzie skakać lepiej. Dawid Kubacki. Bo trochę za wcześnie wszedł z progu, ale... Oj, spadł. Co jest? Halo? Coś się popsuło. Jest wiatr pod narty, ale ja psuję wybicie. Znowu za wcześnie teraz. Chociaż Piotrek będzie najlepszym z naszych. No, coś kiepsko. No i lider Pucharu Świata Kamil Stoch, może on pokaże klasę wreszcie. Chyba najlepiej będzie. Ładnie się wybił, leci. A nie, no nie. Za nisko leciał nad zeskokiem. 37 miejsce dopiero, więc... No, słabiutko. W konkursie na razie prowadzi Dawid Siegel, 135,5 metra skoczył Niemiec, ale miał fantastyczne oty, żeby go pokonać trzeba będzie skoczyć około 138,5. Maciek Kot chyba za późno, Maciek na narty przeszedł. No, nie skoczył jakoś źle, ale dopiero 16. Oczywiście będzie w drugiej serii. Teraz Jan Ziobro. Ładnie wyszedł z progu. No i chyba za mocno, za bardzo położył się na nartach, tak. Ale 12 miejsce, 127,5 metra. Highback skoczył 139,5, ale się przewrócił, no. Ładnie, ładnie. Dawid Kubacki teraz. O nie, halo! Źle i Dawida nie mamy w drugiej serii. Fatalny skok, 101,5 metra. Piotr Żyła. No dalej, no ktoś musi daleko skoczyć. Halo! No dobrze, Piotrek, ładnie. Wysoko. I daleko, piękny skok, około 140 metrów. Dokładnie, 140 metrów, to jest mój rekord w Kusamo. Może nie jest jakiś powalający, ale... Ładnie jest przed Ziegelem i to z dużą przewagą, więc będziemy mieli na pewno Polaka na pierwszym miejscu w pierwszej serii, bo teraz został już tylko Kamil Stoch. Agresywnie po wyjściu z progu, trochę krzywo. Będzie w drugiej serii, ale z odległego miejsca będzie atakował z 15. Czyli mamy czterech Polaków w drugiej serii. Żyła na pierwszym miejscu, 13 Ziobro, 15 Stoch, 20 Maciek Kot. Ronan Lamichapuis teraz skoczył 134 metry, Francuz. No i trzeba go będzie na pewno tutaj przeskoczyć. No i to nie będzie... Maciek po prostu, no... No zepsułem, no nie będziemy się oszukiwać. 94,5 metra. Będzie punktował na szczęście. Jest 10 teraz, a zostało 15 skoczków. Teraz Kamil Stoch, 126,5 metra w pierwszej serii. Teraz ładnie wyszedł z progu. Dobrze leci, to jest, no podobnie jak Piotrek w pierwszej serii, chyba krócej, 168 metrów. No ale to i tak jest już 21,1 punkty przewagi nad Williamem Rocem. Jan Ziobro, 138 wymagane, żeby wyprzedzić Kamila. Oj, Janek zepsuł. Zepsute to było. Skacze w kratkę, to jest to tylko 68,5 metra, no. Janek będzie punktował, a Kamil będzie na podium na pewno. I teraz Dawid Siegel czy Piotr Żyła, 126 metrów, no to nie jest dużo, żeby wygrać, no. Podtrzymajmy dobrą pasę.
Ładnie Piotrek wyszedł z progu i on wygra ten konkurs. On wygra ten konkurs. Trzeci będzie Kamil Stoch, 135 metrów. No, zdominował konkurs Piotr Żyła. I nie ma co się oszukiwać, skoczył dwa bardzo dobre skoki, oddał Piotrek. 23 Maciejko, 27 Jan Ziobro. Sokolenko dalej skacze bardzo dobrze. No, ten Kazach jest zaskoczeniem na pewno. Peter Prez 9, Kraft 7, więc tutaj będą odrabiali na pewno Austriak i Słoweniec. Dobra, zobaczmy jak wygląda klasyfikacja generalna. Dokładnie, Prez 3, Kraft 5, ale mamy znowu w Lachti, będziemy mieli wszystkich Polaków w konkursie. Jan Ziobro i Maciejko to są jedyni nasi reprezentanci, którzy jeszcze nie wygrali. Nasi, którym ja skaczę w sensie. No, więc przechodzimy do kolejnego konkursu, tym razem w Lachti. Okej, witam Was w Lachti, kwalifikacja zacznie zaraz tą Hildę. Informacja o skoczni, wielkość skoczni 130 metrów, punktka 116 metrów. Wartość jednego metra to 1,8 punkta za metr. No. I zaczynamy kwalifikację. Prowadzi Marko Zajnzen-Bichler. Znowu, skąd ja to znam? 128 metrów skoczył. Trzeba będzie przeskoczyć skocznię, żeby go pokonać. Jest wiatr w plecy, aczkolwiek minimalny. No i pada śnieg. Zobaczmy, Maciek, no słabo. 114,5 metra, dopiero 40. Jan Ziobro. On już zdecydowanie lepiej wyszedł z progu niż Maciek, aczkolwiek agresywnie tam i skoczył tak samo praktycznie. 114 metrów, więc skoczył bliżej. Dobrze, że mamy ich w konkursie na pewno. Dawid Kubacki, ten, który nie punktował w Kusamo. Ładnie. Bardzo ładny skok Dawida. Około 125 metrów. 124,5. 13. Prowadzi dalej Zajnzen-Bichler. Piotr Żyła teraz. No pasywnie, bardzo pasywnie. I jeszcze upadł. No za późno balądowałem. 127,5 i ten upadek. No. Miejmy nadzieję, że to się nie przełoży na konkurs. Teraz wiatr w bok dla Kamila Stocha. Ładnie Kamil. Ale też upadł. No co, za późno ląduje, halo. 123 metry. Nie wygrywał kwalifikację, bo właśnie Zajnzen-Bichler. Teraz prowadzi do Manpreut 130,5 metra i trzeba będzie właśnie w okolice tego rozmiaru skoczni skoczyć, żeby go pokonać. Czy da radę to zrobić? Maciek Kot ładnie wyszedł z progu. Nisko nad zeskokiem, no i no, przyzwoity skok, 123 metry, jest 10. Jan Ziobor teraz. No trochę za bardzo się położył na nartach w późniejszej fazie lotu i teraz dopiero 17 jest. Gdzie Stefan Kraft? Skakał? Już skakał, 26 dopiero. No i Dawid Kubacki. Już teraz będzie punktował. Bardzo ładnie skoczył w kwalifikacjach. Tak, będzie punktował. To jest bardzo dobry skok. 125,5 metra, 8 jest teraz. Przegrywa z Klimowym, Oskajnenem, Wanczurą, Hauerem, Pajerem, Aschenwaldem i Prewcem. Piotr Żyła. Dalej prowadzi Domen Prewc. 3 zagrozi mu Piotr Żyła. No za nisko leciał. Żeby to zrobić, 127,5 metra, jest 14. Tam chyba Peter Prewc był gdzieś blisko właśnie Piotrka. Nie zauważyłem, na którym miejscu. Zaraz zobaczymy podskok Kamila, który ładnie wyszedł z progu. Dobrze leci i to jest bardzo blisko, około 128 metrów, nie, 125,5, ale fantastyczne noty. Jest czwarty po pierwszej serii. Gdzie jest Prewt? 13. Okej, no mamy wszystkich Polaków w drugiej serii, co jest ważne. Jest ten Sokolenko? Nie, Sokolenko tym razem nie dał rady. Gdzie on jest? Nie zakwalifikował się nawet. Stefan Kraft prowadzi. I to jest bardzo ważna informacja. Janek Ziobro około 125,5 metra będzie musiał skoczyć, żeby pokonać Austriaka. I będzie ta odległość. Bardzo ładny skok Janka. Fantastyczny skok. 128 metrów jest pierwszy.
dalej prowadzi, więc się przesunie w górę. Teraz podróżuje. Krzywo wyszedł z progu, ale wysoko i to mu dało bardzo dobry skok. Jest jeszcze dalej niż Janek, 128,5 i jest pierwszy. I dalej tam ta dwójka jest na dwóch pierwszych miejscach, więc oni na pewno się, na pewno poprawią te swoje pozycje zajmowane po pierwszej serii. Teraz Maciek Kot będzie gdzieś trzeci, dokładnie 123 metry skoczył i Stękała teraz wyprzedził trójkę zawodników, którymi ja skarczę z Polski. Zobaczmy teraz, Dawid Kubacki za wcześnie wyszedł z progu, za wcześnie. Nisko nad zeskokiem jeszcze upadł, będzie 15 dopiero. Jewgeni Glimow na prowadzeniu 126 metrów musi skoczyć Kamil Stok, żeby go pokonać. No i czy będzie kolejne podium Kamila? Chyba tak, chyba tak. Bardzo dobry skok, będzie drugi. Tak jest, 125 metrów. Ale jest trzeci, jest to podium. Kilian Pajer wygrywa zawody. Kamil utrzymuje dobrą formę. 22 Kubacki, 8 Kot, 7 Ziobro, 5 Żyła. Tak to się kończy. Konkurs, gdzie jest Kraft, gdzie jest Prec? Kraft 9, Prec 11. No dobra. Jak wygląda ta klasyfikacja generalna, zobaczmy. Kamil dalej na prowadzeniu. Prez trzeci, Żyła drugi, czwarty, jest Ziobro, piąty Kraft, szósty Kot, siódmy Kubacki. W dziesiątce jest już Kilian Pajer, dzięki temu zwycięstwu. No, ciekawie, ciekawie. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Łapkujcie, jeśli film Wam się spodobał. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, zostawcie właśnie suba, kliknijcie ten czerwony przycisk na dole. No i co? Do usłyszenia. Cześć!